Czy on napisze, czy Twoja osoba ukochana napisze? Witam serdecznie, kochani słuchacze i subskrybenci na moim kanale Tarot Online. Dzisiaj mamy dwie grupy do wyboru. Pierwsza grupa to obelisk ametystowy i Lenormand, talia kart Lenormand. I druga grupa to obelisk kwarcu górskiego oraz tarot talia Nowa Tarota opozycji, także wybierzcie sobie Lenormand albo Tarot. Jeśli nie możecie się zdecydować, to oczywiście obejrzyjcie sobie cały filmik i dwie grupy. Ja wstępem dziękuję Wam, że jesteście. Zapraszam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie mój kanał. Komentujcie, bądźcie aktywni, piszcie mi swoje historie, piszcie, czy grupa, którą dzisiaj wybraliście, rezonuje z Wami. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, jeśli macie jakieś emocjonalne problemy, dylematy w Waszych relacjach, miłosne problemy do rozwiązania i nie wiecie, jaką decyzję podjąć, napiszcie do mnie e-maila. Mój adres e-mailowy oczywiście wyświetlam w filmie, pod filmem i w komentarzach. Napiszcie mi, a ja Wam odeślę moje wróżby, opcje wróżb i umówimy się od razu po jednym, dwóch lub trzech dniach na wróżbę indywidualną. Mogę Wam oczywiście też nagrać filmik prywatnie lub umówić się z Wami na rozmowę na WhatsApp lub Messenger. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że wybraliście, kochani, już Waszą grupę, więc zaczynamy rozkład. Pierwsza grupa to Lenormand, więc myślcie o Waszej osobie ukochanej i zaczynamy. Tutaj mamy ryby, czyli dużo emocji, kochani, lub też problemy jakieś finansowe, sprawy finansowe. Mamy wiadomość, mamy tutaj jakąś informację, która do Was już idzie. Być może, nie wiem, ważna jakaś informacja, która jest już w drodze, która jest wysłana lub będzie lada moment wysłana. Chęć rozmowy, wyjaśnienia spraw i tęsknota. Tęsknota. Myślenie o Was dniem, nocą, szczególnie porą wieczorową i nocą, tęsknota i też pojednanie, jakieś telepatyczne wspomnienia i po prostu dużo tutaj może psychicznych też takich problemów, bólu z powodu być może jakichś konfliktów, chęci wyjaśnienia czegoś, tak? W przełożeniu mamy stabilizację, czyli zarzucenie kotwicy, zarzucenie kotwicy, by zatrzymać się tutaj w tym porcie i tutaj zatrzymać się na dłużej, by znaleźć jakąś stabilizację. Więc kotwica na pewno jest to chęć związku, relacji stabilnego, relacji stabilnej, by zatrzymać się tutaj u tej osoby na stałe lub po prostu na długo, tak, by zbudować coś rzetelnego, długotrwałego. I no, po prostu związku stabilnego, więc odpowiedź jest tutaj tak, kochani. To była pierwsza grupa, pozytywna odpowiedź dla tej grupy i zapraszam grupę drugą, czyli karty Tarota. I obelisk kwarcu górskiego, kochani. Zobaczymy, czy odpowiedź jest tak, czy nie na nasze pytanie. Tu mamy jakiś smutek, coś między Wami
się skończyło, czy rozlało, czy no, zburzyło, tak, trzy kielichy, jakiś pesymizm, smutek, żal po stracie, niewidzenie już jakiejś szansy, rozpaczanie, bardzo taka smutna atmosfera, bo mimo, że ta karta upadła tak dwuznacznie, to jednak bardziej tutaj widziałam od razu tą smutną kartę trzech kielichów, czyli rzeczywiście ktoś jest tutaj pogrążony bardzo w takiej smutnej atmosferze, tak? Dużo emocji, no jak to kielichy, jak to karty kielichów i mamy tutaj raczej tą smutną część, tak? Nie mamy tą radosną, tylko smutną bardziej. Być może brak właśnie radości, brak świętowania, brak przyjemności, brak tutaj tej radości między wami, tak? Jakiejś, tylko raczej jest smutek między wami, czyli opozycja, kontra. Tutaj mamy głupca, czyli chęć rozpoczęcia czegoś na nowo i 10 mieczy. 10 mieczy, ale w tej ciemnej stronie, czyli 10 mieczy, które są tutaj totalnym smutkiem, lękiem, obciążeniem, blokady, by wykonać jakiś ruch. 10 mieczy, kochani, to depresja, coś przygniata tą waszą osobę ukochaną, wręcz nie może się podnieść. Ona czuje, że coś między wami dobiega końca, jakby się psuło, nie wiem, właśnie boi się, ma lęki, dużo lęków, dużo blokad do działania. No i w przełożeniu mamy tutaj cztery kielichy. Cztery kielichy to karta smutku również, rozczarowania, apatii, samotności, jakiś wybór, jakieś podjęcie decyzji, ale brak decyzyjności, jakaś strata, tak? Smutek po stracie kogoś. Czyli mamy tutaj dużo smutku w tych kartach, żalu, blokad, ale równocześnie chęć rozpoczęcia czegoś nowego między wami. Tutaj pomimo tej chęci, czy napisania, czy się spotkania z wami, czy powrotu, to jest dużo smutku, dużo blokad. Także tu może się to wszystko przedłużyć, przeciągnąć, ponieważ dużo jest, właśnie za dużo jest lęków, tak? Które blokują, które paraliżują wręcz tę osobę do działania. Także tutaj trzeba przeczekać, mieć cierpliwość, przeczekać, aż ta osoba wyjdzie z tych ekstremalnych blokad, z tych ekstremalnych właśnie tutaj lęków, jakiegoś strachu w ogóle, tak? Wewnętrznego, mentalnego. Ta osoba dużo myśli, jakby blokuje się właśnie. Także tutaj druga grupa wymaga na pewno cierpliwości, tak? Ponieważ jest nowy początek, jest tutaj chęć działania, jest głupiec, czyli zaczynamy coś od zera, ale wymaga to więcej czasu. Taka jest grupa druga. Zapraszam, kochani, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zapraszam Was oczywiście na wróżby indywidualne, prywatne, osobiste do mnie. Napiszcie e-maila, a ja powróżę Wam prywatnie, zrobię Wam lustro lub po prostu zadam pytania Wasze do kart lub prognozę związku. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.